Tomek, gratulujemy efektownego debiutu w wadze ciężkiej. Nie potrwało to długo. W niecałą rundę pokonało się Adnana Bucharalię. Trochę wygląda na zawodnika, który przyjechał tutaj pogodzony z porażką. Zgodził się z tym? To znaczy, wiedziałem, że nie będzie to, powiedzmy, rywal, wymarzony rywal, ale jak na debiut chciałem po prostu przeboksować. Nie sądziłem, że mogłem zakładać, że wygram przed czasem, ale na pewno nie sądziłem, że to będzie w pierwszej rundzie i tak szybko. Rozmawiałem tak na gorąco z trenerem, to powiedział, że tak goryl we mnie powiedział, że żeby go szybko ustrzelić, jak już trafiłem pierwszy raz i goryl trochę przesadził. No ale dobrze się skończyło, wygrałem przed czasem, jestem zadowolony, że wygrałem. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że zaboksowałem po 14 miesiącach. No niestety, limit kategorii cruiser, mimo mojej całej fizjonomii, fizjologii, niestety nie jest osiągalny dla mnie, bo zabija to we mnie chęć treningów, przychodzę smutny na salę, nie chcę mi się trenować, nie chcę mi się patrzeć na treningi, ja przychodzę robić wagę, a nie boksować, a to jednak, tak jak trener powiedział, to jednak gdzieś musi sprawiać przyjemność, to jest, robię to, co lubię, robię to, co kocham, nie po to, żeby się męczyć, żeby przynosiło mi to, żeby przychodziło mi to z trudem, żebym na salę przychodził za karę, a niestety przy zbijaniu kilogramów to tak to wyglądało. Kwestia dietetyki też nie jest może najważniejsza, bo niestety no, mam taką genetykę, że strasznie szybko łapię te kilogramy, a też prawda jest taka, że nawet jak na nogę cruiser nie miałem zbyt dużej muskulatury, no ale będę na tym pracował, będę rozwijał, przede wszystkim dobrze się czuję, mam pewne atuty, które mogę zamienić na zwycięstwa w wadze ciężkiej również, więc nie widzę sensu, żeby dusić wagę i zbijać. Nie jestem już najmłodszy, mam już 25 lat, ale to też jest jeszcze czas, żeby się rozwijać, a nie cały czas dusić tą wagę. Poszukam szczęścia w wadze ciężkiej, na pewno dołożę do tego ciężką pracę i 110% w ringu, to jak zawsze i mam nadzieję, że to będzie przepis na sukces. Wygranych przed czasem nigdy Ci nie brakowało, ale te 10 kg więcej myślisz, że sprawiły, że Twoja prawa ręka jest trochę cięższa, bo ten pierwszy z prawą od razu on zatańczył na nogach i właściwie było po walce. To znaczy akurat tak trafiłem trochę, bo akurat przesunął rękawicę do środka, a ja uderzyłem takim trochę sierpowym za ucho i jak w sumie to tak cios dobrze wszedł, to on począł. No w końcu waży 100 kg, no nie oszukujmy się. Żaden mężczyzna, który uprawia 5 razy i waży 100 kg, no nie będzie lekko bił. No, tak to już jest. Wiadomo, tam jedni zawodnicy biją mocniej, inni trochę lżej, ale 100 kg mężczyzna naprawdę potrafi wyrzucić krzywdę, tak samo będzie ze mną. A na pewno będę się jeszcze rozwijał. Co najważniejsze dla mnie, ja tak naprawdę czuję się szybszy i swobodniejszy w wadze 99 kg niż w wadze 9700, bo tamte zbijanie kilogramów jednak powodowało gromadziło cały ten bagaż niepotrzebnych doświadczeń, którego nie chcę wspominać i w wywiadzie nie mówię, co pierwsze zrobię, to się najem i napiję, tylko no, będę trenował dalej, tak? Mogę się skupić na pracy, odpocznę chwilę i na pewno wracam na salę treningową, a nie będę myślał, żeby się czegoś najeść i napić wreszcie po tam dwóch tygodniach i zbijania wagi, tak? Walka była krótka, ale miałeś okazję przetestować twój lewy łokieć w takich warunkach prawdziwego pojedynku? No akurat pojedynek z moim kudem to tak trochę słabo się testuje lewy łokieć, bo nie mogłem takich długich lewych prostych uderzać, ale też nic nie przyjąłem. No, zdał egzamin, nic nie bolało, nawet nie poczułem, zapomniałem, że miałem kontuzję, więc chyba o to chodziło. Kolejny zawodowy występ to będzie prawdopodobnie wrzesień albo październik, tak? Nie mam pojęcia. Koncentruję się zawsze na jednej walce do przodu. Nic nie wiem. Może jakieś wakacje, bo okres wakacyjny.